Trójkąt A'B'C', czyli ten fioletowy trójkąt, jest obrazem trójkąta ABC, tego niebieskiego, w obrocie dookoła początku układów współrzędnych. Czyli obracamy wokół tego punktu. Wyznacz kąt obrotu. Jak zwykle zachęcam Was do zatrzymania w tym momencie filmu i sprawdzenia samodzielnie, jaka jest miara kąta obrotu. Żeby wyznaczyć kąt obrotu całej figury, możemy sprawdzić. W jaki sposób obrócone zostały poszczególne punkty? W jakim obrocie otrzymano z punktu A jego obraz, czyli punkt A'? Jaki musi być kąt obrotu wokół tego samego punktu, wokół początku układów współrzędnych, żeby z punktu B otrzymać B'? Jak z C otrzymać C'? Zacznijmy od punktu A. Tutaj zaczyna się obrót punktu A, obracamy dookoła początku układu. I dlatego ramię początkowe kąta, o który obracamy punkt A, leży tutaj. Łączy środek obrotu z punktem A, który obracamy. Gdzie znajdzie się ramię końcowe? Ramię początkowe łączy środek obrotu z punktem A, a ramię końcowe łączy środek obrotu z obrazem punktu A, czyli z punktem A'. Czyli obrót odbywa się w tym kierunku, w tę stronę. W stronę przeciwną do kierunku ruchu wskazówek zegara. Czyli kąt obrotu jest dodatni. Wykreślamy dwie pierwsze odpowiedzi, bo te dwa kąty są ujemne. W takim razie pytanie brzmi, która z tych dwóch odpowiedzi jest prawidłowa 30 stopni czy 60? Istnieje oczywiście wiele sposobów, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Na przykład 60 stopni to 2 trzecie kąta prostego, a 30 stopni to 1 trzecia kąta prostego. Kąt prosty Plus 90 stopni miałby ramię końcowe gdzieś tutaj. I wygląda na to, że jest to obrót o 2 trzecie kąta prostego, czyli zaznaczamy 60 stopni. Inaczej można tak, że 60 stopni to 1 trzecia 180 stopni. I znowu wygląda na to, że obróciliśmy trójkąt ABC o 60 stopni. Jeżeli wykonamy tę samą operację dla wierzchołka B lub C, to wynik będzie ten sam. Ale sprawdzenie tylko wierzchołka A i jego obrazu A' wystarcza. 60 stopni. Inny przykład. Czworokąt A', B', C', D', ten bordowy, jest obrazem czworokąta ABCD, tego niebieskiego, w obrocie dookoła punktu Q. Wyznacz kąt obrotu. Zatrzymajcie film i spróbujcie najpierw sami. Możemy wykonać taką samą konstrukcję jak poprzednio. Nie mamy tutaj układów współrzędnych, ale to właściwie niczego nie zmienia. Bierzemy jakiś punkt, jakiś punkt figury, najwygodniej wierzchołek. Potem sprawdzamy, gdzie leży jego obraz i zastanawiamy się, o jaki kąt został ten punkt obrócony. Na przykład punkt B. Tutaj będzie leżało ramię początkowe kąta, o który obracamy figurę. Tutaj od Q do B' ramię końcowe. Czyli obracamy w stronę taką samą jak wskazówki zegara, czyli miara kąta obrotu jest ujemna. Możemy wykreślić odpowiedzi C i D. I wygląda na to, że jest to kąt prosty, czyli możemy zaznaczyć odpowiedź A. Możemy też sprawdzić na innych punktach, na innych wierzchołkach, czy to się zgadza. Na przykład sprawdźmy punkt D. Ramię początkowe od środka obrotu do wierzchołka D, ramię końcowe od środka obrotu do wierzchołka D' i znowu obracamy się w stronę taką samą jak wskazówki zegara, czyli jest to kąt ujemny. I znowu wygląda na to, że jest to kąt prosty. Na pewno jest mu bliżej do kąta prostego niż do kąta 60 stopni. Możemy spokojnie zostawić odpowiedź A.